zapraszam wszystkich w takim razie na mini konferencję prasową i chciałbym pogratulować na początku trenerowi Zbigniewowi Smulce zwycięstwa i proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu na gości. Dziękuję za gratulacje i przede wszystkim chciałem dzisiaj podziękować chłopcom za zaangażowanie w drugiej połowie. Troszeczkę w pierwszej przeszliśmy w meczu, nie realizowaliśmy założeń. Zbyt mało roku było z przodu, zbyt bojaźliwie. Mieliśmy jak gdyby było ciężką podróż po również ciężkim spotkaniu z Zagłębiem Sosnowym, z siebie takim dramatycznym. Troszeczkę chłopcy psychicznie wyglądali źle. Natomiast bałem się tego spotkania z takiego względu, że Polonia wróciła na swój obiekt. Wiadomo, to jest dodatkowy impuls na psychikę piłkarzy. Nie można im odmówić zaangażowania, walki, determinacji. Naprawdę kilku ciekawych chłopców, jak chociażby napastnik Śpiączka, czy jeszcze jeden zawodnik, który wpadł w oko, ale nie powiem jego nazwiska. I naprawdę tutaj było ciężko. No, do tego tempa bardzo wolna murawa. I dziwne, nie ukrywam, piłki spowodowały, że nie mogliśmy Polonii rozmienić. No, w drugiej połowie mieliśmy, myślę, około 5 sytuacji 100%. W pierwszych dwóch nie udało się wykorzystać. Krzyczałem do chłopców, że trzeba spokojnie, konsekwentnie, że wpadnie. No i później nie za akcji, tylko po błędzie obrońcy i bramkarza Polonii udało się po pięknej akcji indywidualnej Krzysiekacz Marka strzelić bramkę. No a później Piotruś Bruski pokazał klasę po pięknej walce Łaciołka. I przede wszystkim jestem dzisiaj zadowolony z jednej rzeczy. Jestem zadowolony z tego, że jak to mówią trenerzy, pokaż mi twoją ławkę rezerwowych, a powiem ci, jaki masz zespół. Naprawdę dzisiaj zmiany, które przeprowadziliśmy, wniosły na boisko nową jakość, wniosły świeżość, wniosły zaangażowanie i jestem z tego zadowolony. Dopisujemy 3 punkty i dalej. Boimy się meczu u siebie, który może w końcu przełamiemy, bo u siebie jeszcze nie wygraliśmy, a z wyjazdu przywieźliśmy już 12 punktów. Nie wiem, dlaczego nam szczęście się odwróciło od meczu u siebie, ale mam nadzieję, że to się zmieni i wrócimy na właściwy tor. A Polonii życzę udanych występów w tej lidze i utrzymania. I myślę, że z taką grą, z taką zaangażowaniem tych chłopców, bo naprawdę to nie jest ta drużyna, która była w pierwszych 2-3 meczach, to jest już zespół mądrzejszy, już zespół, który zrozumiał, że nie jest to liga przypadkowa, nie można za bardzo otwierać gry. Widać tą organizację pod piłką i myślę, że nie jednej drużynie jeszcze będzie tutaj bardzo ciężko i z góry. Dziękuję trenerze. Proszę o zabranie głosu trenera gospodarza Tomasza Leszczyńskiego. No nie udał nam się ponowny debiut nowym Tomyślu, ponowny debiut na własnym stadionie, bo tak gramy połowę rundy, a wróciliśmy, jak to się mówi, na swoje śmieci. No przede wszystkim o dzisiejszej porażce zadecydowało kilka czynników. Ja uważam, że zgadzam się z tym, co powiedział tu w większości trener, że mieli sytuację bramkową, nie wiem, czy było ich akurat 5, ale 2 czy na pewno były. I paradoks na tym polega, że z tych sytuacji nie szczyli bramki. No, szczyli bramki po naszych szkolnych błędach. Szkolne błędy to są takie właśnie, jakie my dzisiaj zrobiliśmy w obronie. No nie można tak tracić bramek, tak? Środkowy obrońca, który gra dobre zawody cały mecz, nabija napastnika, wyprowadzając piłkę do tego bramka, zamiast złapać piłkę, podaje ją napastnikowi, jest 1-0. No a druga to już nie będę komentował, bo za mocno się zdenerwuję. Tak wszyscy widzieli, co zrobił Seweryn Fiołek. Zabrano mu piłkę na środku boiska. Później jeszcze go napastnik położył na murawkę i zapytał się bramkarza, w który narożnik ma uderzyć. No tak nie można grać. No paradoksalnie Czarni mieli sytuację, ale my mogliśmy też jakąś bramkę zdobyć, bo po wrzutkach z boku gdzieś tam Bartek Śpiączka, gdyby lepiej dostawił głowę, mogło to wyglądać inaczej. No. No nie załamujemy się, no szkoda, bo dużo kibiców przyszło dzisiaj na nasz mecz i chcieliśmy tutaj zdobyć punkty. Mogliśmy w drugiej połowie murować cały czas bramkę, tak, grać tylko w środku. Zaryzykowaliśmy, zagraliśmy na trójkę napastników, sytuacje jakieś stwarzaliśmy, no nie wyszło. No nie można tak tracić bramek, bo ja uważam, że gdybyśmy tej pierwszej bramki nie dostali, to Czarni do końca by dusili o tą bramkę. Może łatwiej by nam wtedy było jakąś kontrę wyprowadzić i różnie by było w tym meczu. Różnie, tak? Bo na pewno tutaj Żagań by walczył o ten komplet punktów,
bo dobrze grał na wyjazdach, bo obserwowaliśmy tam mecze w Poznaniu z Jarosławem Jarocin, dobrze grał na wyjazdach i może w końcówce dla nas się szansa otworzyła, no ale już później było 2-0, to ciężko było o szansę na zespół Żagania przyjął inicjatywę, kontrolował już grę, nasi chłopcy już głowy pospuszczali przy 2-0, 5-10 minut do końca też jakieś sytuacje jeszcze czarni zrobili, bo no, widać było, że już było powiększone. Nie można tak grać w defensywie, no nie można tak grać, musimy sobie poważnie z niektórymi zawodnikami porozmawiać, bo po to przychodzą ludzie i po to cały zespół zasuwa, żeby to widowisko stworzyć i żeby te punkty zdobywać, ale no, takie błędy to jest nieporozumienie. Dla mnie to jest cios naprawdę bardzo mocny, jeżeli najlepszy zawodnik no, robi mi takie błędy. No nie wiem, porozmawiam z nim. Odnośnie naszej gry no, dużo było niedokładności, odnośnie gry do przodu. Taka troszeczkę szarpanina, nie układało to nam się tak, jak powinno to się układać. W poprzednich tam meczach potrafiliśmy rozklepać kilka razy na klepę. Dzisiaj nie wyglądało tyle lepiej, kilku zawodników w pierwszej połowie przeszło obok meczu. No i z tego względu no, przegraliśmy dzisiaj. Ja uważam, że będziemy tutaj jeszcze zdobywać punkty. W Nowym Tomyślu no, Czarni nieprzypadkowo są w pierwszej połówce tabeli. Był ciężki mecz, ale będziemy w każdym następnym walczyć o trzy punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenero. Czy ktoś może sobie pytanie zadać? Mi się wydawało, że dzisiaj będzie bez pytań. Także dziękuję panowie. Dzięki.